jedziemy, wracamy do domu. Wyobraźcie sobie, że czas operacyjny potrzebny do realizacji tego weselnego zlecenia wyniósł dokładnie 38 godzin, w sensie wyniesie. Wyjechaliśmy w piątek o godzinie 3 w nocy, o 8 byliśmy w Lublinie, o 14 Magda i Mikołaj mieli ślub. Po weselu skorzystaliśmy z pokoju hotelowego i teraz wracamy do Białegostoku. Będziemy prawdopodobnie 16-17. Tyle. Tyle czasu trzeba poświęcić na to, żeby sprawić komuś radość. Moje najlepsze wesele w tym roku, jak na razie. Muszę dopytać, Krzysztof, które to jest twoje wesele w tym roku? Pierwsze. Wyszło. No jak nam wyszło, ale no to jest nasza naturalna rola, więc my w tym nie widzimy nic poza naturalnego takiego. No wręczałyśmy bardzo ważną nagrodę, czujemy się zaszczycone i bardzo dziękuję. Tak, dziękujemy za świetną imprezę. Jeśli zastanawiacie się w ogóle nad DJ-em, to w ogóle nie ma się co zastanawiać. To była najlepsza impreza w naszym życiu. Wszyscy byli zachwyceni. Można w ciemno bierać. Tak, płacić. Po prostu Wojtek jest po prostu rewelacyjny. Naprawdę, polecamy z całego serca. No, mieliśmy przepiękną noc, dzięki. Dziękujemy. Damian, co to znaczy fuzekle? Że skarpetki mi się palą. No zobacz, co gramy. Jeszcze chcemy bardzo serdecznie podziękować Renatce i Kubusiowi. Renatka zarekomendowała nasze usługi i parze młodej, bardzo dziękujemy. Kuba natomiast nieustannie wprawiał mnie w znakomity nastrój wczoraj, a apogeum dobrego humoru osiągnąłem dzięki jego żartowi sucharowi oczypinowemu, który brzmiał mniej więcej tak. Wnuczek miał urodziny, dziadek kupił prezent wnuczkowi na urodziny, przychodzi do wnuczka i mówi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i wręcza mu pendrive'a. Na co wnuczek? Dziadku, dzięki za pamięć.